witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam po dłuższej przerwie spowodowanej niestety remontem. Remont trwa nadal, jakby ktoś się pytał. Mam tylko chwilkę, żeby dla was coś nagrać. No i kurczę, ściągnąłem sobie demo FIFA 15, więc kurczę, można by spróbować w sumie. No ale podejrzewam, że będziemy ograniczeni do tylko kilku zespołów i że będzie można pewnie rozegrać tylko jedną połowę. No ale to zobaczymy. W każdym bądź razie w FIFA kiedyś, kurczę, grałem dosyć dużo. Ale jednak, kurczę, jestem graczem wywodzącym się z PES-a. Aha, dobra, widzę nawet ekran wyboru drużyn nas nie zaszczycił. Szkoda. Czyli co, rozumiem, że jestem Liverpoolem i będę walczył z Manchesterem City. Okej, dobra, nie masz Pakowskiego, ale to może w pełnej wersji jest polski, powiedzmy, komentator. Albo nawet dwóch. Lepiej zawsze w duecie, wiadomo. A tutaj Martin Tyler i jakiś tam jeszcze koleś znany ze wszystkich FIF chyba, jakie były. O kurde, dobra, Gerarda kojarzę z Liverpoolu, ale reszta? Jeżeli nie był fanem piłki nożnej, bo w końcu to polski narodowy sport i sam kiedyś grałem na pozycji bramkarza, no ale... Kurczę, jakoś ostatnio nie jestem na bieżąco. No, zazwyczaj przynajmniej bramkarzy kojarzę, no. Kurczę, dobra, ale w Manchesterze City powinien bronić Hart, jeżeli dobrze pamiętam. Ale dobra, przyjmijmy może tą, powiedzmy, stawkę wyjściową, ten wstępniak. I do mięska, bo tak jak mówiłem, remont trwa nadal, zaraz pewnie wiertarka się jakaś uruchomi, mam naprawdę mało czasu. Co to za kamera? Serio? Z takiej kamery będziemy grać? No, już myślałem. Shit. No to by było ciężkie zadanie. No dobra, rozumiem, Liverpool to czerwoni, czerwone diabły, nie? No to Manchester United akurat. Ale The Reds. Dobra, moment, wysunięcie tam, gdzie było. O, ale kiwki idą. Dobra, ładne podanie. Ale kurczę, jak Sterling? To jest Sterling, nie kojarzę w ogóle gościa, ale czyżby pierwsza bramka? Ej, wow, co to było? Aaaa, sorry, już wiem, co to było. Gdzie są ustawienia? Tu. Więc tak, kontroler, tak jest, no i właśnie. To był mój błąd. Tak jak mówiłem, jestem graczem wywodzącym się z PES-a, więc strzał dla mnie musi być kwadratem, po prostu musi. Dobra, nie, ale nie zmieniaj, tak zostaw. No i dlatego właśnie... Tamtą akcję zakończyliśmy wrzutką, a nie strzałem. Dobra, ale zawsze mi szło kiepsko w obronie. Dosyć. O, nie, dobry przechwyt. Tylko w sumie nie wiadomo, kurczę, jaki to jest poziom trudności ustawiony. Nie, ale gra wygląda ładnie, gra się płynnie. Uuu, tam przeciął, no ale czemu nie zmieniono tego gościa? A w ogóle tak patrzę na nazwiska i naprawdę w większości nie kojarzę. Henderson, kurczę, ja znam Dana Hendersona, który się bił, albo Danal bije, tego już nie jestem pewien, ale w UFC, w klatce. I nawet raz prawie Andersona Silwę poklepał, zanim tamten nogi sobie złamał. Ale to później, w innej walce zresztą. Ej, tam to ale korytarzyk, tak jest, tak. I czyżby bramka? Jest! Liverpool prowadzi z Manchesterem City po bramce strzałem w 12 minucie, ale właśnie czeszynka jakaś. O kurde, może nie taka, bo ostatnio widziałem, jak gościu umarł autentycznie, bo próbował podwójne salto zrobić. Znaczy podwójne. Jedno salto w tył, później drugie salto w tył i chyba to drugie zakończyło się lądowaniem na karku i kark się złamał, śmierć na boisku. Ogólnie przykra historia, jakiś filmik w internecie jest. No, ja tamtej pory tak sobie powiedziałem, że jeżeli kiedyś jeszcze w swoim życiu zdobędę bramkę, to nie będę próbował robić salt. Raheem Sterling. Cholera, nie znam gościa. Autentycznie, ale dobrze, bramki strzela, jest fajnie. Prowadzimy dosyć, kurczę, gładko i łatwo. Już w 12 minucie, a teraz chcę przejąć to. Ej, kurde. Dosyć przyjemnie się gra na taki długi okres niegrania. Oj, przejmij, pięknie. Oj, to było akurat kiepskie, ale gramy dalej. Kurde, wstawaj, Sterling. Wstawaj, get up. Oj, shit. Dobra. Może się uda jakąś wrzunię zrobić. Nie, ale wywalczyliśmy rzut rożny. No dobra, kto będzie z Gerard wykonywał? Tak? Okej, chyba tak, chyba mam rację. Numer 12? Nie, nawet nie widzę, który numer teraz. 8, ale jest Gerard. Dobra, co do tego się nie pomyliłem. Dobra, wrzunia chyba troszeczkę za... troszeczkę za daleko, to mało powiedziane, to było bardzo daleko. No i Manchester City ma teraz, kurczę, okazję do kontry, ale chyba, że go przytrzymam tutaj delikatnie. O, albo wywalczę sobie jeszcze rzut z autu. Pięknie. Dawaj tutaj krótko. Może przerzućmy grę na drugą stronę. Delikatnie. Ło, nie temu, ale w sumie... Nie, no dobra, bramkarz złapie sobie. Kto? Hart. Dobrze, Joe Hart. Joe? Moment, tam jest I czy J. Cholera, nie widzę. Nie, ale spoko.
Jedziemy dalej z koksem, tylko tak, teraz pytanie. Czy on będzie prowadził? Dokładnie. Myślałem, że będzie chciał piłkę zagrać do środka, ale chciał tą akcję poprowadzić przy linii. W sumie niezły pomysł. Przyjmij. No źle, kurde. Myślałem, że to już twoja piłka była. Ale pięknie tutaj tak jest. Dobra piła. No i teraz to trzeba skończyć. Czyżby 2-0? Tak jest! Pięknie, ej, naprawdę. Tu musi być łatwy poziom trudności ustawiony. Wow, wcisnąłem krzyżyk. X. Taka cieszynka, niby fala, niby robot. Cholera, wiec to było. Dobra, ważna jest bramka. Daniel Sturridge. Też nie znam. Ja naprawdę bym musiał sobie odświeżyć znajomość składu, chociażby z ligi angielskiej. No, też z niemieckiej by się przydało, kurczę, z hiszpańskiej. Aaa, z włoskiej. Nie no, kurde, przerąbany. No, tylko z polskiej jakoś tak, kurczę, nie za bardzo mi zależy, żeby sobie składy przypominać. Oj, nie wiem czemu. Może to zależy od poziomu gry. Dobra, ale przejmuj już tą piłę, bo naprawdę nie podoba mi się to, co Manchester City wyprawiał ze mną w moim własnym polu karnym. Lub jego pobliżu. Oj, nie tak, miałeś za... A no, co to było? No, przecież panie sędzio. Tam było odpychanie barkiem. No, ej. Kurde, on się może tak poplątać z piłą, a jednocześnie jeszcze ją zachować? Nieźle. O kurde, dobra, to zapowiada się na, kurczę, bramkę, która daje jeszcze jakieś... O kurde, zalążki szans, ale nie. Manchesterowi City. No chyba, że jeszcze to nie koniec akcji. Jest moja. No przecież, kurde, dołożył nogę, wziął mu piłkę, ale postanowił jej w sumie do końca to nie przejąć. No, nareszcie, poprawił się. Naprawił swój błąd bardzo szybko, na szczęście nie trzeba było długo na to czekać, no ale kurde, już podawałem. Tak samo jak tutaj, dobra, pójdźmy piłę do przodu, delikatnie. Tu wysunięcie, tu w korytarzu za lekko, ale... Oj, chyba czerwona! Wychodził na czystą pozycję. Żółta! No dobra, to jest minimalny wymiar kary. To jest absolutne minimum za taki faul. No dobra. Jedno, czego jestem pewien, to to, że nie potrafię strzelać wolnych w FIFA. W PES-ie jeszcze, kurczę, jakoś mi wychodziło, ale w FIFA to jest zupełnie dla mnie czarna magia. W ogóle nie wiem, czy mogę tutaj ładnie zagrać. Mogę. Dobra, ze sprintem się zazwyczaj w PES-ie takie rzeczy robiło. No ale to nie jest PES. I tutaj mamy wybór wykonawcy strzału. To co, no ale nie będziemy próbować strzelać. Dobra, podaj tą piłkę. Chyba, że teraz jakoś tu pyk. Tak, do linii, do boku, dobrze wrzunia? No co ty... No! Już myślałem, że to nie wpadnie, ale boskie 3-0. Do końca pierwszej połowy. Cholera, myślałem, że ten mecz będzie meczem na naukę, że tutaj będą musiał sobie przypomnieć, jak się grało, co jest grane, co jest 5. Ale widzę, że nie. Ale tu ale skopał przez cała bramka po lewej wolna, a ten jeszcze bramkarza sobie cyknął z główki. No to akurat fajne nie było, ale okej. 3-0 do końca pierwszej połowy. No to już nie wiem, czy pan sędzia pozwoli im to rozegrać jeszcze, czy już mógłby zakończyć w sumie. A w sumie to mogę zakończyć fajnym, zamaszystym ślizgiem. No ale nie na żółtą kartkę, panie sędzio, nie w środku pola. Co, serio? To tamten mi wychodzącego na czystą pozycję podciął tak, że prawie nogi mi połamał i też dostał żółtą, a to jeszcze Raheem Sterling, strzelca bramki? Kurde. No to było głupie, ale... Przynajmniej zastopowałem im ostatnią akcję, no ale kurczę, w środku pola nie było zbyt mądre, no ale cholera, serio, myślałem, że będzie już koniec. Wow. Czyżby to był ich pierwszy strzał? Nie, to nie był ich pierwszy strzał, na pewno. No ale patrzcie, mi już nie pozwolił rozegrać. No ale dobrze, niech chłopaki idą odpocząć do szatni, niech napiją się, nie wiem, jakiegoś londyńskiego piwka, czy tam liverpoolowskiego. Bo teraz sobie mogą odpocząć, no 3-0? Kurde. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby ten mecz się skończył jeszcze jakoś inaczej niż wygraną właśnie The Reds. O, spójrzmy okiem na pierwszą bramkę. Albo w sumie, czy jest... Po co wstrzymywać drugą połowę, co możemy później halajcy zobaczyć na końcu, ale... Patrzcie, jak się posiadaniem piłki podzielili. 50-50. 4 strzały, 4 celne, 3 bramki. Ej, jest was skuteczność. No okej, wznawiamy mecz, jedziemy dalej. Sterling zostaje, póki co. Zmęczymy go teraz maksymalnie, ale po prostu będę się starała nie faulować. Wszystko na sprincie, Sterling. Wszystko, kurde, na sprincie. Bo zaraz cię zmienię. Bo nie chcę, żebyś zgarnął czerwoną kartkę. A czasami mi się, to jak było widać wcześniej, zdarza sfaulować na żółtą.
Ale dużo wolnego pola? A w sumie, już co, zróbmy to w ten sposób, spalony. Ale dobra, w sumie, jakby dobiegł nie, tamten nie Sterling, tylko ten drugi, no to może by coś z tego było. Bo to jest wolny, no nie temu, gdzie ty rzucasz te piłki, kurde człowieku. Bez przesady. No o, dobrze Sterling! No nie ta, nie. To było złe rozegranie. Zaraz się zmienię tak po prostu, no a to, co to było? W sumie to widzieliście. A wrzuć tam. Piękna piła, odwróć jej, bum! Kurczę, taki kąsek, no ale tuż obok lewego słupka. Może tam prawego dla bramkarza. W sumie z taką perspektywą jestem bardziej zaznajomiony. No dalej, hard, nie wstrzymuj. No wiem, że ciężkie wciry póki co i nie ma praktycznie szans na wygranie tego meczu, no ale o kurde! Ale się pięknie wbił, dobra. No wypieprzaj stąd, no co ty mi podchodzisz pod piłkę, no szalaj. Nożyce! O kurde, taki, co taki balonik, no wybacz. Ale nie zawsze piłka idealnie nachodzi na stopę. Co to jest? Fletcher, Flanagan, kto to może być? Kurde, wygląda wybitnie wyspiarsko. Taka twarz dająca wspomnienie częstego picia. Ale okej, dobra, nie ma co tam, kurczę, gościa po twarzy oceniać. Wiadomo jeszcze, że tutaj nie są idealnie facjaty odwzorowane. Może w prawdziwym życiu jest delikatnie przystojniejszy. Nie wygląda jak Ochlej i Menel. Kurde, kiepskie to było, piecho, kiepskie. Ale jest szansa się poprawić. Pięknie, tu. No, oho, i przekombinował teraz, niestety. Niestety tak, no ale utrzymujemy wynik. Mocne 3-0. Niewiele czasu do końca, ale w sumie wypadałoby jeszcze podwyższyć wynik, kurczę, na moją korzyść. Ej, no co tu, panowie, ale tak to by mi się tutaj nie... O, nie. Słupek, gratuluję. Każdy głupek trafia słupek, jak to każdy dobrze wie. Każdy, kto kiedyś grał z kumplami i trafił słupek, zna tą rymowankę. Ej, ale dobrze, mi dużo miejsca zostawił. Gerard, kurczę, taki stary, a jeszcze tak biega. Dobra, strzel sobie. No, kurczę, prosto bramkarza ten nie łapie. Czyżby jednak Hart nie był taki dobry, jak go zapamiętałem z innych jego meczy? Czy po prostu model gry bramkarza w FIFA 15 jest delikatnie skaszaniony i wyciągają niemożliwe piły, a jednocześnie takie proste są w stanie skopać? Co się stało? Spalony? Tak? To jeżeli tak, to minimalny. No, takie linie by się przydały narysowane, ale no dobra. Coś tam było widać. Kolejna zmiana. Dzeko schodzi za Jovetića. No, czy to pomoże Manchesterowi City? Cholera wie, mam nadzieję, że nie. Dobra, ja jeszcze Sterlinga nie zmieniłem w sumie. No i tu jeszcze to... Ooo, no czemu nie biegłeś sprintem? Kurde. Co? Co? Żółta kartka za ten fał? Co ja słyszałem? Nie, coś mi się musiało pomylić. Jest niemożliwe. Za co? No dobra, jest fał dla nich, ale tam żółtej kartki nie było chyba, nie? Musiałem się przesłyszeć. Dobra, Kill, bierz mu tą piłkę. Albo ty. Troszkę za bardzo teraz sprintuję. Już dawno nie miałem żadnej fajnej akcji, ale przynajmniej już teraz jestem prawie pewien. Ajajaj, że wygram tutaj. Kurczę, no ja bym wiedział, że tak się pogubi. To bym kontynuował tamtym zawodnikiem. No, kurczę, no ale po co tak w panice wybijasz te piłki? Co to jest, kurczę, B-klasa? Nie, to jest podobno, to jest tego, co słyszę, co komentator mówi, że to jest finał o Puchar Ligi Barclays League, czyli tam angielskiej, no kurde. Bez przesady, takie zagrania to są tutaj praktycznie autentycznie. No miejscu, piękna parada i kurde, niestety. Co z tego, jak później wbił do pustej bramki kolego. Dobra, cieszy, tak przegraliście pewnie. Cholera, ale mają jeszcze 6 minut. Plus doliczony czas, no ale patrzcie, ładna parada i tutaj... Kurczę, mógł się rzucić jeszcze, kto to jest? Co to jest za bramkarz w ogóle? Jaja Ture strzelił. Okej, tego znam, o dziwo. Okej, poklepmy delikatnie, ściągnijmy na siebie uwagę przeciwników. Teraz delikatnie sprintem, coś tutaj pyk. Ładnie. No i wyciągnął, no ale mogłem jeszcze polecieć do przodu. Co ty, kurczę, piątki przybijacie? Nie, no dobra. Też ze mną tak robili, jak ładne piły wyciągałem. O, ja zdarzało się. Dużo takich.
Właśnie miałem taką głupią tendencję jak bramkarz w grze, że wyciągałem niemożliwe piły, ale wpadały czasami takie, które nie powinny wpaść. No co było też zasługą kiepskiej murawy, były różne kępy, piłka leciała po ziemi, a nagle potrafiła ni z tego, ni z owego podbić się i wylądować w oknie twojej bramki. Oj, oj, jakby to wpadło, ale nie, było za daleko. Zdecydowanie za daleko. Ja mam nadzieję, że to nagranie wyszło, bo to jest jakby, powiedzmy sobie szczerze, nowy setup zupełnie, zmieniłem pomieszczenie, ale w obrębie tego samego domu. Więc, kurczę, to może zupełnie inaczej wyglądać. Mógłbym źle kabelki podłączyć. Albo w sumie... O, kurde, piękne to było! No, 3-2, panowie, 3-2, co zrobić, strzelić? Kurde! A miała być ładna bramka jeszcze na sam koniec, taki gwóźdź do trumny. Muszą być 4 gwoździe w trumnie, no. A może ten rzut rożny, jeżeli go nie przerzucę za daleko, tym razem, no ładnie... Ach, kurczę, nie, ale... Taka piła? No, po rykoszecie, jeszcze będzie jedna okazja chyba. Dobra. Jeszcze raz, tak samo spróbujmy. Albo przynajmniej podobnie. A kurczę, ale nie, dobijaj. Ale nie będzie z tego akcji już chyba. To jest, proszę państwa. Piechol wygrywa swój pierwszy mecz po autentycznie 2 latach, może 3. Nie grania w żadną piłeczkę. O kurde. Widzę, kurczę, trzeba przybliżyć sobie umiejętności tylko. I są pozytywne efekty. Dobra, popatrzmy się, jak ładnie się cieszą. Flanagan, jak faktycznie tam był. No, panowie City płaczą. Widać, pieniążki to nie wszystko. Trzeba mieć jeszcze, kurczę, teamwork. Grę zespołową. Trzeba mieć ducha walki w sobie. No dobra, kibice dalej nie robią, kurczę, oszałamiającego wrażenia, ale nie jest tak źle. Ej, faktycznie to był finał. Dobra, załapiemy się jeszcze na ceremonię. Ale bardziej mi zależy na highlightach, na sam koniec. Bo kochani, w tym miejscu już będziemy musieli skończyć ten materiał. Ale jeszcze chyba jeden meczek się pojawi. A i Gerard jako kapitan podniesie puchar nad swoją głowę, podejrzewam, za chwilkę. Chyba, że nie dadzą mu go do ręki, bo jest zbyt cenny i może się zniszczyć. Cholera tam wie. Nie, to jednak się nie zniszczył, ale nie wygląda też na zbyt ciężki. Nie, ale dobra, wiecie co, w sumie jeszcze tylko highlights zostają. Więc poczekajmy grzecznie, popatrzmy, jaka euforia jest teraz na stadionie. To jest cały Anfield Road pewnie, tak? Rodzimy stadion The Reds, jeżeli dobrze pamiętam. Będzie nawet sponsorzy na koszulkach. Łoki, fajerwerki się nawet załapały, o, żeż kurde. Nieźle, nieźle. Ale co, zdjęcia pamiątkowe, naprawdę, wolałbym już zobaczyć, serio. Highlights, czy tam, kurczę, te bramki były ładne, bo w sumie się nie przyjrzałem nawet porządnie na replayach, tylko przebijałem dalej. A zawsze fajnie sobie obejrzeć skróty. Bo z tego, co słyszałem, tutaj są dobrze zrobione i nawet mimo wersji demo skróty będą mi tak dobre i w pełni. I nie będą okrojone, nie, no dobra. No pff, oj. To fuksem wpadło. O, tutaj nawet cieszynkę. W najlepszych momentach uwiecznili, dobrze. Okej, ale co to było? Ale ten mecz musiał być kiepski, skoro taka akcja zasłużyła na bycie w highlightsach, no ej. Dobra, druga bramka, to rozumiem. O kurde, naprawdę, cieszynki. Cieszą się, widzę, dużym powodzeniem w highlightsach. No, całkiem dobra obrona, całkiem dobra. Wykazał się refleksem i instynktem bramkarskim. Oj, no ale piłka, mimo wszystko piłka. No co innego tutaj, ja byłem pierwszy. Niestety, i żółta kartka. O kurde! Nie, dobra, podobały mi się te highlights. Porządnie zrealizowane. Okej, teraz co z tego? No tu musiało wpaść, ale kurczę, czemu za drugim razem? Dopiero. Znaczy najgorsze jest to, że bramkarz musiał się podnieść, zanim wykonał jakikolwiek ruch, a czasami w przypadku dobitki, to bramkarz naprawdę czasami z pozycji leżącej nawet jest w stanie się wybić z biodra i sięgać piłę spod poprzeczki. No przynajmniej mi się zdarzało, ale kurczę, wysoki dosyć jestem, no prawie 2 metry wzrostu. Miałem możliwość tak zrobić. O, tutaj niestety nie ta część stopy, panie Sterling. A mogło być ładnie, naprawdę ładnie. Ha. Co, jakieś utarczki słowne, naprawdę? Też takie rzeczy są? Można kogoś zbluzgać? Jaki jest przycisk od zbluzgania kogoś? To by było najgłupiej. Zarobiona żółta kartka. A ja, co tutaj było? Fizy Gerarda? Tyle? No ale tu piękna parada. Tu, no właśnie, no szczupak, już szczupakiem powinien lecieć po tą piłę, no. Przecież wiedział, że jak ona go minie, to wpadnie do bramki. No przecież chociaż coś trzeba było zrobić. No ale to! Piękna parada Harta. Aha.
Zaiste świetna interwencja. No mój szacunek za to. A to chyba była ostatnia akcja meczu? Ech, kurde. Chcieli sobie przyjść piąchę, jeden trafił drugiego w bark, też nieźle. No ale dobra, no miał dużo sytuacji, w których musiał się wykazać umiejętnościami. Bramkarz Manchesteru City. Dobra, ile ma czasu na ten odcinek już? Ło, 20 minut? Kurde. Nie, to kochani, niestety, ale ten koniec meczu będzie jednocześnie końcem tej sesji nagraniowej. Ja już słyszę, że panowie, remonterzy, wchodzą z powrotem na górę i będą coś wiercić, ale ej, Ricky Lambert dostał 9-9. Nie, stacy na moją korzyść, tylko nie posiadanie piły. Ale dobra, kochani, mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze do końca remontu. Postaram się w każdej wolnej chwili dla was coś nagrywać. Czy to będzie FIFA, czy może na przykład Hotline Miami, zobaczymy. No, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!